Cześć! Cześć! Moje dzieci uwielbiają plastelinę, prawda? Prawda. No i uwielbiają plastelinę i ja już mam cały taki pojemnik plasteliny. I w tym pojemniku mamy wszystko, co wygląda tak. Bo jak dziewczyny się zaczynają bawić, to niestety, ale wszystko mieszają i z tego robi się taka kupa. Nie dość, że taka jest kupa, bo to z każdą plasteliną, czy z każdym tworzywem może tak być, ale po zabawie mam plastelinę wszędzie, prawda? I gdzie się znajduje taka plastelina? Na podłodze. Na podłodze, no. Na kanapie. Na kanapie. Na stole. Na stole. Na pupie. Na pufie i chyba na ścianach jeszcze czasami, tak? No. Tak, no bo i nasze cudowne... I jak jest lustro. I na lustrze. No właśnie. I to tak jest. Jeszcze Lili jest w stanie się opanować i po prostu czasami coś tam spadnie, prawda? Co moja niestety Róża, jak się dorwie do plasteliny, to plastelina jest wszędzie. I ostatnio rozmawiałam o tym z moją mamą i dostałyśmy na prezent coś, co muszę wam dzisiaj pokazać, to mi się strasznie spodobało. I od razu mówię, że ten odcinek nie jest żaden sponsorowany przez nikogo, tylko naprawdę nam się to podoba. I co to jest? Hej, klej! To jest magiczna plastelina! Dlaczego magiczna? Tak oto wygląda pudełko w środku. W środku znajduje się 18 pojemników z plasteliną. Oczywiście możecie nie kupować takiego wielkiego zestawu, tylko możecie kupić takie jakieś pojedyncze produkty, chociaż te to chyba były dodawane gdzieś. Tutaj jest napisane, że do sklepu, w sklepie Netto, więc możliwe, że to akurat tam było dodawane jakaś próbka. Natomiast możecie kupować mniejsze też oczywiście zestawy. My dostaliśmy taki duży. Jak to wygląda? Weźmy sobie kolorek zielony na przykład. O, to jest w takich pudełeczkach. Szczelnie zamknięte, więc nic się z tym nie stanie. A w środku mamy taką plastelinę, tak? Taką plastelinę. Co jest takiego fajnego w tej plastelinie? Po pierwsze, ona nie brudzi, więc możemy się nią bawić, a ręce są czyste. Nie klei się do żadnych rzeczy, więc możemy spokojnie bawić się nią bez problemu na stole i nie będzie później śladów. Fajnie się rozciąga i bardzo prosto się tutaj to zgniata. Przypomina konsystencją, nie wiem czy kojarzycie, chyba tylko w Stanach, są takie pianki do jedzenia i to troszeczkę ma konsystencję takiej pianki, więc to jest takie dosyć miłe w dotyku, powiem szczerze. Pokazuję, prezentujesz, dobra, prezentuj. Jeśli nie wiemy i nie mamy pomysłów na to, co możemy z tego zrobić, to mamy do dyspozycji taką oto książkę, a w tej książce znajdziemy najróżniejsze potwory, znajdziemy kosmitów, znajdziemy różne zwierzaki, tak żeby zrobić je w pojedynczych kolorach, jeśli nie chcemy mieszać albo nie mamy całego zestawu kolorów, bo kupiliśmy tylko jedną na przykład, w jednym kolorze, a nie tak jak ja tutaj mam 18, to są takie tylko pojedyncze. Mamy różne wisiorki, mamy różne zabawki, które możemy gdzieś zawiesić sobie. Mamy zabawne naparstniki, zakładki do książki, odlotowe ołówki, pierścionki, bransoletki. A nawet możemy zrobić sobie własne kółko i krzyżyk. A to wszystko dlatego, że po 24 godzinach ta masa zastyga, więc działa troszeczkę tak jak modelina po upieczeniu.
Po 24 godzinach po prostu mamy taką konsystencję już stałą. Tutaj mam zrobiony pierścionek, o. No i teraz Wam pokażemy jedną rzecz, którą możemy zrobić. Przykładowo weźmy sobie żółwie. Żeby to wykonać, potrzebujemy jedną kulkę, dużą, tak? I cztery małe. Robiłam dużą kulkę. No dobrze, a ja mam tutaj cztery małe kulki. I mam takie oto wałek i już mam tutaj teraz jeszcze takie oto jajo. No i dobra. I mamy tyle. I teraz co ty przyklejasz tutaj? Usta. A, usta przyklejasz. Tak ma być? No to proszę bardzo. I mamy tutaj, tutaj mamy żółwia. Podsumowując. Polecam, jeśli szukacie jakiegoś zamiennika zwyczajnej plasteliny, bo wasze dzieci uwielbiają lepić i tworzyć różne dzieła. Właśnie zaraz mi kamera o tak już trochę w bok się przechyla, więc tak w bok się przechylając, polecamy. Tak, pa, pa. I pa, pa.